Dzień dobry, z tej strony Gorillaz.pl. Ja zapraszam was tutaj na pierwszy filmik po takiej dłuższej przerwie nie nagrywania Conflict of Nations. Od razu na wstępie chciałem was przeprosić, ponieważ ostatnio nie nagrywałem nic z Conflict of Nations. Jakoś tak, powiem szczerze, chwilkę musiałem sobie od tej gry odpocząć. Musiałem przemyśleć parę rzeczy, parę kwestii bardzo ważnych dla mnie, prawda? A mianowicie, czy dalej jest w ogóle sens grania Conflict of Nations? Ponieważ myślałem nad tym, aby spróbować tutaj swoich sił w grze, od której wzięło się Conflict of Nations, a mianowicie w Call of War. To jest taki pierwszy mój pomysł. Drugie, co chciałem szczerze powiedziawszy wam zaznaczyć, to fakt, że niestety nie nagrywałem i nie wypuszczałem nic. Ponieważ nie miałem nic dobrego. Nie miałem dobrego materiału, żeby po prostu wam pokazać. Tak śledziłem trochę materiały, które nagrywałem i stwierdziłem, że moje materiały potrzebują troszkę akcji. Ale niestety ostatnio nie działo się nic. Dosłownie w grach, które nagrywałem, nie działo się nic, dlatego stwierdziłem, że będę usuwał całe nagrania gier z widzami, prawda? Dlatego również chciałem spróbować nową grę. Teraz aktualnie nagrałem materiał, słuchajcie, z gry z widzem. Również gram sobie Boliwią, ale tutaj... Dlatego sobie gram Boliwią, ponieważ chciałem widzowi pokazać, jak grać. Kolega gra sobie Peru. To nie jest gra, którą widzicie w naszej grze Boliwią. Ja mam pierwszy dzień i tutaj sobie zaczynamy dopiero grę. No problem jest ogólnie rzecz ujmując taki, że wszyscy są offline. I mogę koledze pokazać mniej więcej, jak grać, prawda? Może nam się uda nawet wygrać, ale reasumując, chciałem też zaznaczyć, że ostatnio miałem bardzo dużo pracy, bardzo miałem problem z znalezieniem czasu, by cokolwiek nagrać fajnego, prawda? Ponieważ większość mojego dnia spędzam w pracy. Spędzam sobie, słuchajcie, na telefonie, grając w Kona. Śmieję się oczywiście. Pamiętajcie, pracujcie. Nie grajcie w tą grę. Żartuję. Nie miałem też tak możliwości, powiem szczerze, nagrania czegoś fajnego dla was. Dlatego też przyszła mi na myśl wypuszczenie takiego filmiku, aby powiedzieć wam mniej więcej, co mam w planach nagrać. Otóż na pewno zacznę sobie od dwóch poradników. Pierwszy poradnik będzie z Flashpointa, ponieważ widzę, że na Flashpoincie coraz częściej pojawiają się ludzie, którzy normalnie ogarniają grę. Oraz ludzie, którzy zaczynają i nawet ci początkujący zaczynają ogarniać grę. Dlatego bardzo się ucieszyłem i stwierdziłem, że może nagram wam Flashpointa. Opis, jak grać każdym krajem na Flashpoincie. Będziemy omawiać sobie, słuchajcie, każdy kraj, aby pomóc wam lepiej grać, aby ten Flashpoint był bardziej taki dynamiczny, prawda? Dlatego to na pewno. Po Flashpoincie będę chciał pokazać wam, jak gram sobie właśnie z widzem Boliwią. A potem zobaczymy. Potem zobaczymy, gdyż mam w planie zagrać sobie w Call of War. Spróbować sobie serwera, słuchajcie, 4 razy szybciej. Zainstalować sobie na telefonie Call of War'a i sobie na spokojnie grać. Dlatego taki mam plan mniej więcej na ten czas, prawda? Co będzie, słuchajcie, dalej, to zobaczymy. Nie chcę wam nic obiecywać, a potem nie spełniać waszych obietnic. Dlatego też na spokojnie wstrzymuję się ze wszelkimi jakimiś dalekosiężnymi obietnicami, co, kto, gdzie, kiedy, jak. Na pewno bardzo chciałbym nagrać Overkilla, tylko problem Overkilla jest taki, że trochę nie mam z kim grać. Gdyż moje drogi z kolegą, z którym grałem zawsze Overkilla, się niestety rozeszły. I sytuacja wygląda tak, że troszkę nie mam z kim grać tego Overkilla, więc takie, jakby to powiedzieć, zapytanie do was. Czy ktoś z was chciałby ze mną Overkilla sobie pograć? Jeżeli tak, zapraszam serdecznie na mojego Discorda, gdzie tutaj możesz się zapisać i możesz sobie ze mną na spokojnie pograć. Dodatkowo chcę was poinformować, że tych filmików niestety będzie mniej w tygodniu. Będzie mniej, tak jak powiedziałem, dlatego, ponieważ pracuję i nie ma mnie w domu praktycznie cały dzień, dlatego będę miał taki, jakby to wam powiedzieć, tryb, że będę po prostu nagrywał filmik. Będę go renderował następnego dnia i będę go wypuszczał następnego dnia, czyli renderowanie jednego filmiku zajmie mi 3 dni, prawda? Ale tak jak powiedziałem, nie jest to z mojej winy. Tak jak powiedziałem, jest to spowodowane faktem, że moje życie teraz wygląda tak, a nie inaczej. Powiem szczerze, jestem zadowolony, że moje życie wygląda tak, a nie inaczej, ponieważ jakby to wam wytłumaczyć, w końcu w moim życiu zaczyna się coś pozytywnego dziać. Nie mówię, że w moim życiu się nie działo nic pozytywnego, lecz teraz dzieje się to, co bardzo chcę, a mianowicie zaczyna mi wychodzić po prostu. Zaczynam się, jakby to wam powiedzieć, odcinać od ludzi, z którymi nie chcę spędzać czasu. Zaczynam pracować nad sobą, nad swoimi błędami, zaczynam poprawiać te swoje błędy. Czy to w Conflict of Nations, czy to podczas nagrywania dla was gierki. I myślę, że zaczynam ewoluować, prawda? Tak jak powiedziałem, no musicie, dla tych, którzy mnie oglądają i wspierają, bardzo wam dziękuję. Ale dla ogółu i dla również tych ludzi muszę wam powiedzieć jedno, że no niestety teraz moje życie wygląda tak, a nie inaczej. I z tym faktem nie jestem w stanie nic zrobić. Ja się bardzo cieszę. I mam nadzieję, że moje życie dalej, słuchajcie, będzie się rozwijało w dobrym kierunku, prawda? Jeżeli mam wam coś powiedzieć, to niestety mój problem był taki, że długi czas moje życie było takie niestabilne. I to troszkę sprawiało, że miałem więcej czasu na nagrywanie dla was Conflict of Nations, prawda? Oraz granie z wami. Nie mówię, że nie mam czasu teraz grania z wami, lecz mam po prostu go mniej. I mam nadzieję, że po prostu zostaniecie ze mną i uszanujecie ten fakt, że moje życie się troszkę zmieniło. Tak jak powiedziałem, będę nagrywał filmiki. ale myślę następny filmik. Po następnym filmiku, czyli po tej, jakby to powiedzieć, po Flashpoincie, zrobię sobie taką małą przerwę od Conflict of Nations i pójdę sobie do Call of War'a. Czemu? Możecie się ze mną nie zgadzać, bądź myśleć co chcecie, ale sądzę, że niestety, ale Conflict of Nations idzie w złym kierunku. Mianowicie, jeżeli twórcy w ogóle nie są w stanie naprawić swojej gry, nawet nie próbują naprawić swojej gry. To jakby to wam powiedzieć, motywuje mnie do tego, by sobie troszkę od tej gry, słuchajcie, odpocząć, prawda? Dlatego, tak jak powiedziałem, to będą jakoś tak dwa ostatnie odcinki z Conflict of Nations. Zrobimy sobie, słuchajcie, na czas na czas właśnie tej gry sobie zrobimy taki mały odpoczynek, ponieważ po prostu jestem na etapie, gdzie Conflict of Nations mnie już tak nie cieszy. Jest to, tak jak powiedziałem, wspaniała gierka. Nie mogę narzekać i nie będę narzekał. Ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem ta gra obrała zły kierunek. Dlatego niestety, ale muszę sobie zrobić troszkę od niej przerwy. Dogram materiał z moim widzem i zaczniemy sobie nagrywać, słuchajcie, Call of War'a. Ponieważ moim zdaniem Call of War jest bardziej dynamiczną grą. Możecie się ze mną zgadzać, bądź nie, ale naprawdę w Call of Warze poczułem, słuchajcie, to dynamikę, prawda? Poczułem, że każdy gracz może być potencjalnym przeciwnikiem. Niestety w Conflict of Nations nie poczułem tego. W Conflict of Nations, no niestety, ale pokazało mi, jak umiera dobra gra. Więc dlatego też chcę spróbować czegoś nowego. Wiem, że pewnie każdy z was, szczególnie ci doświadczeni, zaczynali z Call of War'em. Ja będę się dopiero uczył, więc tutaj przy nagrywaniu Call of War'a troszkę nasze role się zmienią. A mianowicie, co mam na myśli, nasze role się zmienią? Otóż nagrywając tą grę, ja będę liczył, że wy nauczycie mnie w nią grać, prawda? Dlatego tutaj będą role troszkę odwrócone, prawda? I mam nadzieję dobrze się z wami bawić. Dlatego również każdy, kto gra sobie w Call of War'a i miałby ochotę mnie nauczyć, zapraszam do wspólnej gry. Jestem otwarty tutaj na propozycje. Jeżeli ktoś ma ochotę i czas mnie nauczyć, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że będę dobrym uczniem. I tak jak powiedziałem, no nie kończę swojej przygody z Conflict of Nations, lecz jakby to powiedzieć, chcę sobie spróbować czegoś innego, prawda? Dlatego bardzo dziękuję wam, słuchajcie, za uwagę. Bardzo dziękuję wam za wszystko, co mi daliście i teraz po prostu spróbujemy sobie na jedną grę czegoś nowego. I mam nadzieję, że będzie równie fajnie jak w Conflict of Nations. Dlatego bardzo dziękuję wam za uwagę. Przepraszam za mój głos, ale jestem chory. Mam nadzieję, że mój głos się polepszy, jak będziemy obejrzeć. Ja opublikuję ten filmik i będziecie go oglądać, prawda? Dlatego bardzo wam dziękuję za subskrypcję, za followki na Twitchu. Bardzo wam dziękuję za całe wsparcie, które mi dajecie. I na koniec, jeżeli ktoś z was dotarł do końca, chciałbym osobiście bardzo przeprosić każdego, kogo obraziłem. Bardzo chciałbym przeprosić tutaj ludzi, którym zrobiłem na złość. I mam nadzieję, że oczekuję tego samego od ludzi, którzy robią mi na złość. I co? No, to jest taka refleksja na koniec z mojej strony, dlatego trzymajcie się. Do zobaczenia, nie poddawajcie się, co najważniejsze, nie kończymy z Conflict of Nations, lecz po prostu spróbuję sobie czegoś nowego i mam nadzieję, że będę miał okazję z wami po prostu sobie zagrać. Dlatego trzymajcie się, do zobaczenia na polu walki, hej!